Cześć, ja nazywam się Robski, a to jest gra Farming Simulator 22 i witam was w pokazie DLC. Nie moda tym razem, jest to DLC zrobione przez Giant Simulator z okazji 70-lecia produkcji ciągników Porsche. No i w sumie może zacznijmy do tego, że jako Porsche Diesel. Tak, to jest ta sama firma, która produkowała sportowe samochody. I produkuje do dzisiaj. I każdy zna z was model 911, na pewno zna model Boxster, model Cayman i każde inne sportowe, jak i również terenowe modele. Ale czy znacie ciągniki Porsche? Wielu z was może nie znać, ale takie ciągniki powstawały w latach 50. i 60. Później Porsche zrezygnowało z ich produkcji, chociaż szkoda. Były to wielu rolników było bardzo zadowolonych. To miały ciekawe rozwiązanie i tak dalej. No, nie jestem specjalistą w tych sprawach i nie będę dokładnie opowiadał, ale miałem okazję się spotkać z tym ciągnikiem tutaj, na żywo, z Porsche Junior. Bardzo fascynujący ciągnik, z jednocylindrowym, 14-konnym dieslem. I trochę mam żal do Gianta, że dobra, wstawił Porsche ciągnik, ale dlaczego nie wstawił na przykład dodatku jak kosiarki listwowej, którą można zamontować tutaj w tym miejscu. I tak trochę właśnie szkoda, że jej nie wstawił, bo byłoby to fajne rozwiązanie i taka ciekawostka by była. Ciągniczek bardzo fajny, 14 koni. Chociaż nie będzie za bardzo to z nim za wiele, może moderzy zrobią później więcej takich dodatków, do niektórych można doczepić. No zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że takie te podspodowe wyposażenia do niego też trafią. Ciągniczek bardzo ładnie odwzorowany, bardzo ładnie. Jak widać bardzo ładne szczegóły. Ale po Giantie to raczej zawsze można się tego spodziewać, więc Giant zawsze ma bardzo ładne modele i nie ma co tutaj nawet ukrywać. Więc model jest naprawdę bardzo ładny. Sam ciągniczek też jest ładnie, no bardzo ładnie, to dosyć narysowany do tego. Wszystkie te dodatki też to fajnie wygląda, bardzo taki czysto i tego. No, wygląda to bardzo fajnie. Odpalmy, posłuchajmy grzechotnika. Bardzo fajnie. Cichutki jest bardzo, naprawdę taki fajny, cichutki. Prędkość około 20 km, nie jest to tam wiadomo prędkość światła, ale bardzo fajnie. Zobaczmy jak animacja skrzynki biegu, wragi. Również sprzęgła przy przełączaniu biegów jest bardzo fajna też. Również animacja siedziska, bo to nie ma kabiny, więc wnętrze kabiny jest też poprawna. Klasyczna wtyczka do świateł też kurde już w Polsce. No, tak dosyć, włączymy kierunkowskaz. Spróbujmy włączyć kierunkowskazy. Tak ładnie działają, światło też bardzo ładnie działają. Ile on by stopu też. Kieru, wszystko. No, przegląd by przeszedł. No, jest to fajny ciągniczek, taki malutki. Na pewno gdzieś tam w jakimś gospodarstwie się pojawi. Ładny, dźwięczny. I naprawdę mógłby to być fajny. Taki jest fajny dodatek. Bardzo miło z Gianta, że dodali taki naprawdę fajny, ciekawy ciągniczek do tej serii. Ciągniczek można zakupić, jest to cena w tej chwili około niecałych 4 zł, chyba 3,75, o ile pamiętam, nie jestem pewny dokładnie, więc ile to wiem, że zapłaciłem 79 pensów angielskiego funta.
Naprawdę podoba mi się taki ciągniczek ładny. No, co tu powiedzieć? No taki fajny Porszaczek. Okej, okay, no to już wszystko chyba w moim filmie. Słuchajcie, bardzo was proszę, lajkujcie wideo, wciskajcie like, a pomaga mi to dojść do każdych. Subskrybujcie kanał, bo naprawdę też jest miło mi widzieć każde subskrypcje i każdego dnia rośnie, każdego tygodnia rośnie, chociaż przybywa tych subskrypcji, ale to jest fantastyczne. Ja dziękuję wam za subskrybowanie. Również komentujcie, a zawsze będę odpowiadał, jeżeli będzie taka potrzeba. Będę też również wam coś tutaj pokazywał, noszę filmy, będę robił, starał się więcej takich robić mod testów, mod pokazania, ale na razie no to tyle, ile mogę, tyle robię. No zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Słuchajcie, każdy wasz like, każda wasza subskrypcja motywuje mnie do tego, żeby robić więcej filmów, więc jeżeli chcecie mnie bardziej zmotywować, dajcie tego lajka. Ciśnijcie ten przycisk subskrypcji. No, dajcie dzwoneczek, żeby. Moje filmy wam się pokazywały, że wychodzą szybko. Słuchajcie, ja nazywam się Robski. To był pokaz dodatku Porsche Diesel. Ja niedługo zrobię obszerny różnych dodatków, także postaram się zrobić różne obszerne takie różne dodatków, jak znajdę czas. Na dzisiaj was żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się. Pa.